Cześć, z tej strony Szymon Moszny, a ze mną jest Kacper Bąkiewicz, zawodnik sportów sylwetkowych. W dzisiejszym odcinku razem z Kacprem pokażemy Wam trzy ćwiczenia, które według nas są najlepszymi ćwiczeniami, które rozwijają górność, część klatki piersiowej. Teraz jeśli chodzi o mięśnie piersiowe większe, to każdy składa się z trzech części. U góry macie część górną, czyli część obojczykową, która jest oddzielona bruzdą międzypiersiową od części środkowej, czyli mostkowo-żebrowej, a na dole macie część brzuszną, czyli tak zwaną część dolną. Teraz jeśli ktoś przychodzi na siłownię i ćwiczy klatkę piersiową, wykonując różnego rodzaju wyciskania albo rozpiętki na ławce poziomej, bardzo często pracuje właśnie środkową i dolną częścią klatki piersiowej. Paradoksalnie, ze względu na to, że ćwiczenia na górną część klatki piersiowej są wykonywane na skosie, a niewiele osób lubi je robić, szczególnie na początku siłowni, to właśnie ta część klatki piersiowej bardzo często jest po prostu zaniedbana. W związku z czym, jeśli chcielibyście ćwiczyć górną część klatki piersiowej, musicie wykonywać dwa rodzaje ruchów. Pierwszym rodzajem ruchu jest ruch najbardziej charakterystyczny dla całej klaty, czyli przewodzenie horyzontalne, więc to jest ruch z tej pozycji do tej pozycji, ale wykonując je leżąc głową w górę na ławce i podnosząc ramię z tej pozycji do tej pozycji. Czyli tak jakbyście chcieli dosłownie zbliżać łokieć do waszej szyi. Drugi rodzaj ruchu, za który jest odpowiedzialna górna część klatki piersiowej, to jest zgięcie w stawie ramiennym, czyli ruch stąd do góry. W związku z czym to jest tak, że jeśli będziecie unosić coś nad głowę, szczególnie z przodu, to będzie pracować góra klatki piersiowej, ale też i mięśnie naramienne. To nie jest tak, że da się wyizolować któryś z tych mięśni. One zawsze będą pracowały wspólnie, ale w tym momencie możemy wykorzystać barki do tego, żeby budować jeszcze więcej góry klatki. Pierwszym ćwiczeniem, które będziemy robić, będzie wyciskanie sztangielek na ławce skośnej, głową w górę. I teraz istnieją takie dwa uniwersalne ustawienia ławki, które pozwolą Wam zaakcentować większą pracę górnej części klatki piersiowej. To będzie albo ławka zgięta do 30 stopni, albo, przepraszam, ławka, która jest podniesiona do kąta 45 stopni. Teraz nikt Wam nie powie, który kąt jest lepszy, bo jedni będą lepiej czuli klatkę na większym skosie, inni będą czuli klatkę bardziej na mniejszym skosie. To, co jest ciekawe, to to, że u niektórych osób można zwiększyć zaangażowanie klatki jeszcze wyżej, podnosząc ławkę, nawet praktycznie do takiej pozycji. Oczywiście zaangażowanie barku będzie tutaj duże, ale góry klatki przy prawidłowej technice również. Przede wszystkim, zanim zaczniecie robić to ćwiczenie, pamiętajcie, żeby prawidłowo podać sobie sztangielki. Szczególnie jeśli chcecie podnosić większe. Zawsze podnoście sztangielki z ziemi, kładziecie na udach, blokujecie zgięcie w biodrze i teraz jednym płynnym ruchem kładziecie ciało na ławkę, a kolanami podajcie sobie sztangielki. Dobra? I do góry. Dobra. Teraz łopatki są przyklejone do kręgosłupa i ściągnięte w dół. I teraz klatka piersiowa jest mocno wypięta, a Wy staracie się wyobrazić sobie, dosłownie jakbyście chcieli zbliżać tutaj ten przyczep początkowy klatki piersiowej z przyczepem końcowym. Czy tak jakbyście chcieli dosłownie skracać górną część klatki piersiowej. Na górze zatrzymujecie na momencik i w sposób kontrolowany sztangielki odkładacie w dół. Jeśli ćwiczycie z kimś, zawsze możecie położyć mu palce na górnej części mięśnia piersiowego większego, kontrolując, czy właśnie ta część pracuje, czy też nie. Ze względu na to, że część obojczykowa mięśnia piersiowego większego przywodzi ramię z tej pozycji do tej pozycji, takim ciekawym ćwiczeniem, które można by zastosować, będzie wykonywanie rozpiętek, ale wykonywanych po skosie, w taki sposób, żeby ukierunkować całą pracę przede wszystkim na górną część klatki piersiowej. I teraz Kacper, co robisz? Klatka piersiowa mocno wypchnięta, im mocniej wypchniesz klatkę, tym mocniej zaangażujesz górę piersiowego większego. I teraz lecisz ramieniem ze sztangielką do tej pozycji, jakbyś chciał przekroczyć linię szyi, zatrzymujesz ruch na chwilę, odkładasz i lecisz drugą ręką. Dobra, słuchaj sobie sztangielki. Klata mocno wypięta, właśnie. Dawaj, do góry zatrzymanie. 3, 2, 1 i góra. Dawaj. 3, 2, 1, właśnie. Jeśli będziecie wykonywali ten zatrzymanie nawet na sekundę, dwie, zdecydowanie mocniej wpłynie to na zbodźcowanie górnej części waszej klatki piersiowej.
I na sam koniec trzecie ćwiczenie na górę klaty. Ćwiczenie, którego prawdopodobnie nie znacie. To jest ćwiczenie, w którym wykonujecie ruch zupełnie inaczej niż przy innych ćwiczeniach na klatę. Teraz tak, pierwsze, o czym musicie pamiętać, klatka piersiowa mocno wypięta do przodu. Teraz łapiesz sztangielkę oburącz, trzymasz ją na wysokości klatki piersiowej. Klata musi być wypięta tak, jakbyście chcieli dosłownie tutaj coś postawić. Wtedy ona będzie naprawdę bardzo mocno pracowała. I teraz podnosisz sztangielkę tak, jakbyś chciał skończyć dłońmi na wysokości czoła. Zatrzymujesz i wracasz do pozycji. Trzymaj i w dół. Nawet jeszcze trochę możesz dalej wysunąć ramię do przodu. Tak jest. To jest ćwiczenie, w którym jasne, będzie pracować przód barku, ale góra klaty powinna pracować bardzo, bardzo mocno. Ok. A przy okazji zapraszamy do naszej grupy na Facebooku Naczelni Spięci. Znajdziecie tam materiały, filmy, artykuły, które razem z Kacpim dla Was popełniamy i przede wszystkim regularne live'y. Więc jeśli ten materiał Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, żeby być powiadamianym o nowych filmach i do zobaczenia w następnych odcinkach. We'll be right back.